Cześć ludzie, Dzisiaj rzucamy okiem na największą z ostatnio wydanych figurek Marvel Select Jest to jak widzicie Destroyer, czyli Niszczyciel Wielka, asgardzka zbroja, która jest często bardzo przeciwnikiem tora. Tutaj również w zestawie głowa Odyna Z boku bardzo ładny art z Destroyerem, chociaż to jest ewidentnie nie to samo co w pudełku Figurka jest dosyć ciężka z pudełkiem, zobaczmy jeszcze jak go wyjmę to już w ogóle będzie Tak wygląda tył Inna, akurat dosyć stare figurki Thor bardzo, bardzo klasyczny, Hulk również bardzo klasyczny no i tyle, otwieramy. Spójrzcie po prostu, jaka to jest gigantyczna maszyna do zabijania. No, po prostu masakra. A miałem obiekcję co do tego, czy chcę kupić tę figurkę, czy nie, ale kiedy zobaczyłem jej zdjęcia już po rozpakowaniu w porównaniu do innych figurek, postanowiłem, że jasne, że ją kupię, ponieważ wygląda super i podobnie miałem z Hulkbosserem tak naprawdę. Nie chciałem go kupić teraz, trochę żałuję, że nie kupiłem i chwilowo mam problemy z nabyciem, ale myślę, że go sobie w końcu sprowadzę. W każdym razie, do wygląda świetnie. Tutaj też starałem się go. Hmm, w pewnym sensie w takiej bombastycznej pozie Jacka Kirby'ego wstawić. W miarę się udało. No, na tyle, na ile on jest ruchomy, na tyle myślę. Udało się przynajmniej przekazać to, co chciałem zrobić z tą no, łapą do przodu, z takim przykucem. Eee. Wygląda po prostu fajnie. No, naprzeciw niego musi stać Tor, żeby wyglądało jeszcze lepiej. I zaraz właśnie to zrobimy. Tak to wygląda. Destroyer jest gigantyczny. Eee. Wszystko się rusza. To nawet właściwie, wydaje mi się, że wygląda jak lepiej, jakby było trochę podniesione. Hmm. No, tak jest troszkę żywszy, wyższy, groźniejszy. Myślę, że tak, także zostawimy sobie trochę tak, o. o, gitareczka. Z akcesoriów od razu rzucimy okiem na miecz, który niezbyt mi się podoba, szczerze mówiąc. Tak się jakieś wydaje napaćkany z tymi wzorami, taki bez rewelacji, wielki, skrzywiony, a tak nie powinno być. Można go delikatnie próbować, ale on czuje w rękach, że się będzie mógł złamać również, jeśli się go zbyt mocno tylko pociągnie także trzeba na to bardzo, bardzo uważać fenomenalnie jest pomalowana szczególnie jeśli chodzi o to cieniowanie tej zbroi tu ma wszelkie, widzicie, zagłębienia takie ładne, ciemną farbą, praktycznie czarną pocieniowany jest w najważniejszych miejscach, super, super do tego to, czego nie wiedziałem to, to również tu, gdzie jest pocieniowany ma taką błyszczącą ale bardzo oleistą oleiste takie wykończenie błyszczące dziwnie to wygląda, szczerze mówiąc, lepiej by było gdyby tego nie było, moim zdaniem Lepiej by było, gdyby tego nie było, bo cały czas, jak go dotykam, to później patrzę na ręce, zastanawiam się, czy już mam olej czy jeszcze nie czy już wszystko powrócę. No ale fiurka tak wygląda. Jest naprawdę fajna, gigantyczna, chociaż nie największa. Jedyne rzeczy, jakie mi się nie podobają, to głowa i stopy. A to dlatego, że to jest po prostu bardzo, bardzo klasyczny destroyer. Osobiście wolałbym jego wersję z filmu, gdzie on był taki troszkę odchudzony, inaczej jest proporcjonowany, głowa miała o wiele fajniejszą. Tamten był bardzo, bardzo super. No jego stopy mi się nie podobają, dlatego po prostu, że są takie bardzo, bardzo proste. Głowa tak samo o ile jeszcze z przodu jest nawet niezła. Mm, również z tą śmieszną koroną. Tak z boku albo z tyłu, no to zresztą, po prostu łysa glaca nic więcej. Także tutaj mi bardzo brakuje. Um, te odstające kolce wyglądają super, chociaż obawiałem się właśnie, że będzie ich za dużo, że będą wyglądały dziwnie. Nie. Na żywo są naprawdę bardzo fajne, te inne jakieś tam elementy też. Wielki plus za to, że wyrzeźbiono je również na elementach, gdzie są przykryte miejsca tym, ramiennikami, lub na zgięciach. Tutaj również są wszystkie wyrzeźbione, widzicie, kolce i tak dalej, ale zrobione jako płaskie wzorki po prostu, dlatego nie ma problemu, żeby ręką ruszyć. To samo tutaj na zagiębionym mieniu łokcia. Wygląda to super, bez problemu można zgiąć łokieć. Oczywiście bez problemu, jak najpierw się go przełamię, ponieważ stawy się strasznie kleją właśnie od tego, tej, 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 tego wykończenia błyszczącego. On ma również obrót w pasie, to Wam od razu mówię. Chwilowo nie chce mi się ruszać. Musiałbym go naprawdę podciągnąć, myślę, pod gorącą wodę albo pod suszarkę do włosów może wypuściło. Ogólnie, zakres ruchu jest bardzo fajny, jeśli chodzi o ilość punktów. Jakość jest też nawet niezła. Głowa we wszystkie strony także bardzo ok. Hmm, tu bym osobiście troszkę mocniej wygiął, żeby da, wyciął, żeby dało się głowę bardziej w dół i myślę, że to zrobię. Na ramieniki są bardzo fajnie na stawach, jak widzicie, kulkowych, także je można zdjąć. Poruszać nimi, żeby niczym nie przeszkadzały. Ręce na zewnątrz idealnie. W koło również super świetnie. To tutaj mam nadzieję, teraz nie będzie wypadało, jak już raz wyjąłem. Obrót w bitu to jest bardzo super. Pojedyncze zgięcie w łokciu praktycznie idealne, jak na pojedyncze. E, obrót i zgięcie w dłoni, chociaż zgięcie jest tylko przód tył, w taki sposób, że na, na zewnątrz do wewnątrz. Obie dłonie są takie do chwytania miecza. Trochę szkoda, że nie ma wymiennych, mogły być dwie pięści, ale akurat mnie te pasują. Wydaje mi się, że są całkiem ok. Tu jest fajnie ponabijane, także też, jakby pięści, to by się po prostu tym łatwiej biło. Druga ręka, dokładnie tak samo. W klacie jest obrót, można go odgiąć troszkę do tyłu. W taki sposób. Nie da się na boki. Do przodu też nie. Ale już też y, widziałem w internecie, że po prostu wystarczy go rozebrać, zrobić to, co ja robiłem z innymi wiórkami, chociaż chociażby ze spektakularnym Spider-Manem. Troszkę wyciąć i on się będzie wtedy o wiele fajnie zginał, także myślę, że to zrobię. E, w pasie, jak mówiłem, ma obrót, ale mój się nie chce ruszać, więc nie będę go na razie forsował. Noga. Dotąd, całkiem, całkiem. Na zewnątrz, dotąd. E, także szpaga tu nie będzie obrót w udzie, bardzo zgrabnie ukryty przez te wszystkie właśnie wycięcia pojedyncze zgięcie w kolanie też o wiele ładniejsze niż łokieć, ponieważ akurat ten rzeźbiarz u po prostu robi takie paskudne ścięcia jak widzicie pod wielkim kątem nie jest to zbyt ładne noga, stopa, przód, tył o, i obroty, także, także, także jest ok figurka naprawdę rusza się bardzo fajnie i po prostu bardzo fajnie wygląda no, jest szałowy, można go postawić naprzeciwko każdemu i z każdym będzie świetnie wyglądał. Również można mu dać do łapy miecz. Miecz odyna. Teraz. Mm, ok, nawet w tę stronę bardzo ładnie wszedł. A Destroyer z mieczem jest. o dziwo ok. Powiem Wam, że na zdjęciach w internecie też mi się nie podobał. Na żywo myślę, że wygląda całkiem fajnie z tym mieczem. Chociaż ten miecz właśnie jest taki niby wyrzepiony, ale wygląda bardzo surowo, moim zdaniem, tak jak głowa. Nie, Ale jest, jest dosyć ok, mógłby spokojnie stanąć naprzeciwko Tora z jego Mjolnira. Wygląda fajnie. Do tego oczywiście mamy jeszcze głowę Odyna, ponieważ tutaj to jest wzorowane na historii, w której Odyn przywdział te zbroje. Także tak on wygląda. Głowa jest naprawdę świetnie, świetnie, świetnie szczegółowa. No po prostu jest szałowa. Jest również ogromna, to zobaczycie zaraz. Bardzo ładna broda. Fajne włosy na Gandalfa. Opaska oczywiście, bardzo ładne niebieskie oko, patrzące w taki sposób. No, jest, jest szał. Głowa również też e, dosyć łatwo schodzi. Zobaczymy, czy ta łatwo wchodzi. Tak. E, od razu mówię, że ruszać się nią da. O dziwo. Nawet troszkę. Obracać już nie. Tak Odyn wygląda w zbroi Destroyera. I znów muszę powiedzieć, że na żywo podoba mi się. Bardzo mi się to podoba. Może nawet mógłbym go mieć tak na półce. Mm, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Jak nie, to może kiedyś sobie kupię jeszcze jednego Destroyera i... Zkustomuję go, mm, użyć części tutaj tych powiedzmy dotąd, tak na no, odyna, na zbroję, nóg się pozbyć, albo zrobić w ogóle inne. No, 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 mógłby wyjść z tego fajny. Odyn, nie powiem, chwilowo zostawię go tutaj z tą głową. Porównania, bum potężny tor uh, Disney Select Exclusive. Jak widzicie jest mniejszy o dosłownie, na, na głowę. nawet, nawet, nawet półtorej głowy. Wygląda bardzo fajnie ze swoim ojcem. No i też jak właśnie widzicie, Odin ma gigantyczny łeb Można by go tutaj wsadzić na tora. <głos> <głos> Każdy, że wygląda to wtedy jakbyśmy grali na kodach. Tak samo, ta głowa tutaj jak widzicie jest bardzo malutka. Także nie polecam, nie polecam. O, ale ta wygląda fajnie. Także tego, Destroyer Storem. Tak się ze sobą prezentują. Bardzo, bardzo fajnie, myślę, że akurat wyglądają super idealnie. Inna figurka, jakby dla ktoś wolał filmowego Tora. Proszę bardzo. Właściwie ten jest praktycznie identycznego wzrostu co drugi tort, tylko że jest po prostu chudszy. Także ten też troszkę mniej pasuje do tego destroyera, przynajmniej. Mniej by pasował, gdyby to był w ogóle Odin zrobiony. Zbroja jako zbroja jest ok. No można sobie przypomnieć, właśnie ich walkę z pierwszego filmu z torem. Także bardzo spoko. Chris Hemsworth wygląda bardzo fajnie. Mam jeszcze jednego tora, więc mogę pokazać również z nim. Stary, bardzo fajny tor Astonishing Tor z Marvel Select, troszkę niższy od innych, także jest też niższy w porównaniu do Destroyera. Również wyglądają, są bardzo ciekawie. I żeby nie było, skoro bierzemy tutaj bardzo dużą figurkę, to porównamy go do największego Selecta, czyli Hulk z pierwszych Avengersów. Również ten sam został praktycznie zrobiony do drugich Avengersów, różni się tylko nogami, ale wzrost jest ten sam. Także, jak widzicie, mój tutaj przerobiony Hulk na, zielone, na czerwonego jest delikatnie wyższy od destroyera Wzrostem się nie różni, także zielony również jest tak duży, da się troszkę, o, możemy troszkę odjechać. Wyglądają super, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Uwielbiam te wielkie selekty. Hulk mimo wszystko bardziej mi się podoba, no bo jest po prostu, ma fajniejsze, realistyczniejsze szczegóły, ale destroyer ma masę, masę plusów, wygląda świetnie. Rusza się również bardzo dobrze, także to jest po prostu świetna figurka, którą bardzo się cieszę, że kupiłem. I to tyle dzisiaj ode mnie. Dajcie znać jak wam się podoba, czy również mielibyście zamiar kupić Destroyera, czy go już kupiliście, czy będziecie kupować, z którą głową byście go widzieli. No i ludzie, jak zawsze, do następnego, na razie.